No i zerknijcie, jak fajnie. W ogóle dwa razem też super. Ua! No daj spokój. Wszystko będzie dobrze. Nie robię tego. Raczej robię to pierwszy raz. Bardzo lubię manikur, słuchajcie. To jest najlepsza część stylizacji. Mogła być taką stylistką, co tak robi i następna. Taka, wiecie, fabryka, nie? Taśmowo. Taśmowo. Tylko manikur, ściąganie fryzarką i dalej. Dzień dobry, kochana moja. Witam. Bardzo proszę, herbatka dla ciebie. Dziękuję. Bez herbatki nie zaczynamy. Jeszcze w tym pięknym green seterowym kubeczku. Tak jest, wakacyjny. Słuchajcie, jest czwartek, godzina 17. Przede mną piękna i zdolna Natalia Kondraciuk. Witam serdecznie, z Warszawy specjalnie przyjechałam. Instruktor Indigo i dystrybutor Indigo w Płocku i Warszawie. Bardzo mi miło. Dzisiaj Natalia będzie wam pokazywać różnicę pomiędzy żelem galaretką i self-levelingiem, czyli żelem samopoziomującym w kolorze białym. Gotowi? Zaczynamy. Od czego zaczynamy? Od rękawiczek takich dziedziusiowych, za moją dłoń w ogóle, nie? Malutką. Całe szczęście, że zrobili rękawiczki kseski, bo ja mam po prostu tak małą dłoń, ale moje dłonie dają małe, radę. Ale magiczne. Ale zobaczycie, zdolne. Tak, co dzisiaj tutaj to Natalia fajne. Będzie czarować. Tak, więc wciskam się w nie. Rękawiczki, słuchajcie, muszą być fajne, obcisłe, żeby były stabilnie na dłoniach. No i cię zdezynfekować muszę, tak? A zatem psik. Muszę cię psiknąć, żebyś była tutaj psik, 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 psik. Weź jeszcze tutaj, o tak, pierwsze sobie ładnie. Dobra. I teraz jesteśmy już bezpieczne, zabezpieczone. Ja dawno nie nosiłam tyle paznokci. No odrościk jest, ale bardzo ładny. Co dla ciebie dzisiaj. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonywałyśmy z Klaudią Kawińską te paznokcie, to zapraszam was do odcinka Ombre Chrome Nails, gdzie możecie zobaczyć, jakich kolorów użyłyśmy, jakich produktów. No a co, teraz będziemy ściągać te piękne paznokcie. Tak, ale będziemy robić równie piękne, nie martw się. Ja jestem leworęczna, więc będę używała frezu dla leworęcznych i naprawdę dziękuję Indigo, że ten frez się pojawił w ofercie, bo leworęczne osoby na pewno mnie zrozumieją, że po prostu mamy pewne tutaj niedogodności w pracy. Także mam frez dla leworęcznych, bardzo go polecam, jest rewelacyjny. I właśnie sobie będę tutaj te pazurki teraz usuwać. Dla ciebie dzisiaj są przygotowane te dwa. Super, lecimy. Pasuje mi. Na dwóch pozostałych zrobimy coś innego, ale to w innym odcinku. Tak, więc możecie nas, że tak powiem, tak, wypatrywać na YouTubie. Mały spoiler. Dokładnie. Usuniemy sobie bezpiecznie. Powiedz mi, czym się charakteryzuje frez dla osób leworęcznych? Dlaczego to aż taka wielka różnica? No tutaj nie chodzi tylko o stronę obrotu we frezarce, ale też o te wyżłobienia, o tą stronę jakby tych... naszych ząbków, które są we frezie i one dla leworęcznej osoby naprawdę są inne i jest ogromna różnica. Osoba, która weźmie sobie frez dla praworęcznych, taki karbidowy, no to po prostu coś się ślizga. Czyli nacięcia są po prostu w odpowiednią stronę dla leworęcznych osób. I to jest różnica zdecydowana, jeżeli ktoś sobie porówna, to kiedyś to jest niebo a ziemia. Przekręcamy sobie rękę, cyk. Nachwyt musi być, wtedy jest też wygodniej, słuchajcie, wszystko usunąć. Tutaj nie ma żadnych zapowietrzeń, jest bardzo ładny odrost, więc to ściąganie idzie bardzo, bardzo gładko. Także specjalnie brawa dla Klaudii. Specjalnie dla ciebie wyhodowany odrościk. Brawa dla Klaudii, dokładnie. Jeden zdjęty. Jeden ja szczęśliwy. Ja pomacam go jeszcze, czekaj, tak o, żeby był, wiesz, w miarę gładki. Czy jak ściągamy sobie masę, to ma być gładko. Okay. A nie, wiesz, góry doliny. Potem będzie ciężko rozprowadzać produkt, szczególnie jakbym tu na przykład pracowała teraz żelem samopoziomującym. No tak tu będzie tak, to będzie mi ciężko rozkładać później. Także ściągnięcie masy ważne. Czyli teraz maluszek. Cześć. Tak, teraz maluszek. To teraz proszę ściągać maluszka. Teraz drugi, lecimy. Ale się sypie gwiezdny pył. Dobry frez to jednak podstawa. Dobry frez, tak. W ogóle bez tego, wiecie, to też tempo pracy, wszystkie rzeczy, naprawdę, to ma ogromne znaczenie, a ściągać mamy szybciutko. Do odnowy żelowej to już w ogóle, to jest dosłownie kilka ruchów i nie powinno być tutaj produktu, a jeżeli jeszcze się pięknie wszystko trzyma, no to tym bardziej to pójdzie bardzo, bardzo gładko i bardzo sprawnie. Zdjęty. Także teraz się możemy odpylić naszym czym? Cupcake'iem uroczym. No niestety na potrzeby vloga nie możemy mieć pochłaniacza, bo nasi widzowie nic tak. by nie słyszeli. Tak, ale ogólnie pochłaniacz must have. Gdzie a płyniesz? Teraz lecimy do przodu. Pięknie to zrobiłaś. Co teraz? Skórki musimy przygotować i płytkę musimy przygotować, żeby nam się też tak samo dobrze trzymało, jak przed chwilą się trzymało. Otwieramy sobie skóreczki patyczkiem bardzo powoli.
Powolutku, nic nie boli, pani klientko? Nic nie boli. Pamiętajcie, że jak boli, to uciekajcie. Nie, to po prostu mówcie stylistce i wtedy ona powinna wdrożyć jakieś zmiany. Ale patyczek jest bardzo precyzyjny i nie powinien boleć absolutnie. I delikatny, na pewno lepszy niż kopytko. Cienkie narzędzie metalowe, a jeżeli są skórki bardzo przyklejone, delikatne, to patyczek sobie świetnie poradzi. Słuchajcie, no i tutaj jest taka mała podpowiedź dla was, ponieważ Natalia jest ekspertem w dziedzinie ekspresowych stylizacji. Tak, nagrała nawet na ten temat kurs. Online, opowiesz dokładnie. Nam coś więcej? Tak, to jest kurs związany z tempem pracy w salonie, w hybrydzie, w odnowie żalowej, czyli takie dwie najbardziej popularne usługi, które my wykonujemy na co dzień klientkom. Więc są tam wskazówki, jak ten czas przyspieszyć, jak więcej tych klientek zrobić, na co zwrócić uwagę, także bardzo serdecznie ten kurs polecam. Manicure Express. Więc słuchajcie, warto zajrzeć na naszą platformę z kursami. Dokładnie, zapraszamy serdecznie. A teraz lecimy z przygotowaniem skórek. Powolutku, niskie obroty i sprzątamy sobie nabłonki z twojego paznokcia naturalnego. Trochę jest tutaj na rosło. Ile ty już te pazurki nosisz? Za długo. Za długo. Więc tutaj troszkę zarosłaś, kochaniutka. Moje paznokcie, słuchaj, nie są przyzwyczajone do tak długiego noszenia paznokci. Jednej stylizacji, jednej tej samej. Proszę bardzo, druga strona, drugi sinus, tak ładnie mówiąc już na po profesjonalnemu. Bardzo ładnie. Kapkejczkiem się tutaj... I lecimy. Kończymy ostatni ruch, wspaniale, a zaraz będziemy musiały jeszcze zmatawić płytkę. Bardzo lubię manikur, słuchajcie, to jest najlepsza część stylizacji. Mogła być taką stylistką, co tak robi i następna, taka wiecie, fabryka, nie? Taśmowo. Taśmowo, tylko manikur, ściąganie fryzarką i dalej. Fascynujące, że skórki można zrobić jednym frezem. No, a kiedyś to było nie do pomyślenia. Nie pamiętam, jak się uczyłam jakichś manikurów, to wiesz, 5 to było tak, że wow, dopiero każdy jeden robił coś innego. A teraz wszystko jednym. Nie wszystko jedno, tylko wszystko jednym. Wszystko jednym. Tak, nie mówię. Wszystko jedno, jaki frez wybierzecie, słuchajcie. Nie, absolutnie. I też tutaj muszę powiedzieć, że frezy Indigo naprawdę są bardzo dobrej jakości. Bardzo, 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 więc na dłużej też starczają, a też o to chodzi, nie? Pilnik gradacja 180, na czysto na 180, o tak. I matowimy sobie teraz płytkę delikatnie. Tutaj przy odroście bardziej nam chodzi, żeby płytka była zmatowiona. Matowimy powolutku w jednym kierunku. Żeby tu żadnej krzywdy nie zrobić, absolutnie. Nie, krzywdy nie lubimy. Nie, nie lubimy, a tak. Jakbyś robiła w dwie strony, to co się wtedy może dziać? Mogę przepiłować właśnie i mogę zagrzać płytkę. Czyli to jest taki, wiecie, taki ruch. On jest niebezpieczny bardzo. A tutaj ładnie sobie wygładzam, zbieram. Ja strasznie lubię twój sposób trzymania pilnika. Na tą taką? Tak. Tak, tak. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tak, takie... to wygląda. Jest bardzo wygodne, bo tutaj kciukiem sobie naciskam, palcem serdecznym sobie naciskam, tu mogę tak, jest jakby wiecie. Strasznie ładnie to wygląda. Taka mogę być, chociaż. No i generalnie, słuchaj mnie, tak, będziemy już nakładały zaraz. Dobrze. Od skórki wytniemy później, jak już wypiłujemy, co by tam ich nie naruszyć, tak? Więc teraz powinniśmy użyć dehydrator, czyli nasz cleaner numer jeden, żeby zabrać z płytki wodę, rozpuścić sebum, lipidy i jakieś tam tutaj, co Aga miała, może kosmetyki, może podkłady, no, bo tu no, widzę, no. Się wymalowała, więc pewnie no, dotykała. Słuchaj, no do odcinka, no to no trzeba. Właśnie, więc musimy teraz to wszystko rozpuścić, zdjąć, żeby przyczepność była lepsza i zastosować primer oraz bazę. Odtłuszczamy. Odtłuszczamy, dokładnie. Także... Cleaner klasyczny, cleaner numer jeden. Ważne jest to, że on nie ma wody. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Także pamiętajcie o tym. Cleaner do przygotowania płytki bez wody. Koniecznie. Primerkiem nie dotykamy do skóry. Tak, absolutnie nie. Możemy czy przyciągasz troszkę... go na żel? Tak, tego żelu możemy troszkę dotknąć, się absolutnie nie stanie, ale po całości nie muszę dawać. Natomiast bardzo ważne, że powiedziałaś, skórek nie można dotknąć, bo primer jest jakby no, przejrzysty, więc nie widać. A potem my niechcący tam, wiecie, tak o, pocałujemy i nam się zlewa na przykład baza albo żel, nie wiemy dlaczego, nie? Więc irytacja. Perfect Base pod żel. A jakby ci zabrała Perfect Base? To byś nie zrobiła paznokci. Nie, no to byśmy dobrze, użyły, że tego nie zrobiłam. No byśmy użyły pewnie bazy proteinowej, bardzo cieniutko, ale tak naprawdę mikro ilość. Aplikuję ile bazy? Aplikuję bardzo niewiele, 0,025 gram. Nie mam wagi, ale mało. Mało, to ma być bardzo drugiego niewielka też, ilość. Czy na razie tak, robimy tak, dziękuję klientko, że ogarniasz sytuację. Modelko. Modelko, no przepraszam. Klientka płaci. A no, Aga nie płaci. Teraz będziemy aplikował żel. Jeden biały Easy Shape White, a drugi Self Leveling White, czyli galaretka i są poziomujące. Powiedz im dlaczego. Dlaczego biały? Powiedz im. Bo białe paznokcie generalnie są bardzo uniwersalne, naprawdę super. No i na lato, bo to też jest fajnie do opalonej skóry, ale i weddingowo można je zastosować. I jako podkład pod jakieś fajne kolory typu właśnie pastele czy neony, tak jak wspomniałaś. Czy jakoś tam kombinować z jakimś fajnym ombre, cieniować na przykład tylko końcówkę na białym. No super, możliwości jest po prostu dużo. Frencze, potem wam pokażemy też kolory takie randomowe, ale polecane przez nas, które mogą być fajne właśnie na ombre albo na frencha. I pięknie, na białym paznokciu pastelowy french, no...
No bajunia, no. Boże, jak ty pięknie mówisz. Dziękuję. To zaczniemy sobie od Easy Shape'a, czyli od produktu, który jest łatwy, jakby ma łatwą możliwość nadawania kształtu, ponieważ się nie zlewa. Troszkę się poziomuje, tak nieznacznie, ale on się nie zleje. Ani na skórki się nie przesunie, ani nic się z nim absolutnie nie stanie, więc bardzo, ale to bardzo rekomenduję. Ja na przykład kocham Easy Shape'a. Nabieram sobie ciut-ciut. Ciut-ciut. Bardzo malutko. Przesmarowuję po całości. Super jest ten żel, I love it, naprawdę. Kocham Easy Shape'y, bardzo też lubię Milky Pinka Easy Shape'a, ale dzisiaj nie o nim, natomiast wspominam, bo bardzo go lubię. Ale biały jest bardzo fajny właśnie na teraz te letnie jakieś takie wariacje. I aplikujemy sobie kuleczkę delikatnie, tak odkręcamy, takiego robimy świderka. Ja na to mówię turlamy. Jak ty mówisz? Nie mogę tego powiedzieć na wizji, turlamy bobola. Ja robię świderka, okej? Okay? I delikatnie paluszek troszkę do dołu kieruję i tak sobie, ja tak mówię, chciałam noskiem tak trącić, tak, o tak, tak noskiem trącam. Słodziakowy dam dzisiaj teraz, jak chyba wyjdzie. No. I tak pięknie sobie tutaj rozkładam, on jak śmietanka się rozkłada po prostu, żebym ja go nie polizała zaraz, bo on taki jest apetyczny. Nie róbcie tego wygląda w domu. Jak mascarpone. Nie róbcie tego w domu. I powolutku go rozkładam, bardzo, bardzo, bardzo powolutku. Tego tak bardzo delikatnie midziesz, nie naciskasz tak, go w ogóle. Tak, zero naciskania. Jak będę naciskać, to będę miała góry dolinę. Zadowolona z ja zadowolona, instruktorka i stylistka. To też, słuchajcie, nie musi być perfekcja taka, że linia światła będzie jak z bazy proteinowej, bo jeszcze będę pilnikować, czyli piłować. Więc po co ja mam się tutaj, wiecie, tracić czas, ale jest bardzo dobrze. Ręka utwardzona. Tak, mamy wszystko i teraz lecimy sobie z drugim maluszkiem. I na niego położymy żel, który się samo poziomuje, także troszeczkę więcej skupienia. Może wam się przydać i mi się też może przydać cienki pędzel. Słuchajcie, tutaj też musimy przesmarować. Tu wręcz musimy. Tam jakbyśmy nie przesmarowały, to jeszcze tam. Kładę kropelkę troszkę dalej od skórek, okej? To jest też istotne bardzo. I delikatnie na boki przesuwam i pracuję bardziej środkiem, dlatego żeby sobie dosunąć później do tych moich skórek, pomogę sobie moim pędzlem 007. I tu znowu pamiętajcie, mało. Do przodu mało produktu. Tu słuchajcie, emergency delikatnie mi poleciało. Jest też ciepło tutaj, gdzie pracujemy. Więc od razu sobie to przesunąć i siup, klientka leży. Dobra, klientka leży. Odwracamy, dajmy mu chwilę, żeby on sam się wypoziomował. On się sam umie zrobić. On jest self. No i jak nam światło pięknie pasuje, to utwardzamy w lampie 30 sekund. Przemywamy cleanerem numer 2 z wodą, czyli zabieramy warstwę, która się klei. I będziemy sobie teraz delikatnie nadawać kształt, wyrównywać powierzchnię i piłować schematem, żeby ten paznokieć doprowadzić do takiego już naprawdę konkretnego porządku. Od siebie do góry tutaj zabieram grubość, wyrównuję sobie pięknie kształt, nadałam go wcześniej. Przy skóreczkach sobie wyrównam, ewentualnie na koniec możemy wygładzić buferem i jesteśmy zadowolone. Jak dobrze położymy produkt, to naprawdę piłowania nie ma dużo. Patrzymy na grubość. Jak grubość nam pasuje, to możemy sobie dorównać pięknie krawędzie. No, wcześniej był on przedłużony bardzo ładnie, świeżutko, więc no, odnowa żelowa na takim paznokciu to jest przyjemność. Wypiłowany. Ready. Proszę pani. A czemu nie różowy? Bo biały. Ja przyszłam tutaj na różowe pomóc. Ale musimy pokazać white żele, więc jest biały. Piękny. Jak zaraz wszystkie będą białe, to będzie cudownie. Drugiego lecimy. Tutaj powinno być jeszcze łatwiej z tym piłowaniem, dlatego że żel sam poziomujący troszkę robi ładniejszą taflę, ładniejszą powierzchnię, więc tutaj z piłowaniem powinno być jeszcze łatwiej. Minus żeli białych. Niestety są białe, więc nie widać pyłu. To jest minus, czyli też trzeba mieć dobrą wprawę, jeśli chodzi o piłowanie, żeby lecieć już konkretnym schematem, dobra? Czyli nie, że tam sobie skaczemy, jak tam nam pasuje, tylko schemat, konkretny schemat pracy. I częściej serwis sprzątający? O, właśnie wjeżdża. Dzień dobry. Serwis sprzątający. I dziękuję. Tak, częściej sobie sprzątać, żeby dobrze widzieć no, światło, które odbija się na paznokcie, no wtedy widzimy, że gdzieś nie było pilnika. Jak gdzieś nie było pilnika, no to wtedy tam może być trochę problem z jakimś dopiłowaniem albo z jakąś falą i tak dalej. Więc tego nie chcemy absolutnie. Dobra, teraz muszę bawsa otworzyć. To na 180, idealnie. Tak naprawdę tutaj 180 delikatną gradacją możemy tylko wyrównać powierzchnię, żeby nam się ładnie malowało. My tu będziemy wykańczać topem Baby Boomer, prawda? Prawda. Prawda, no więc idealnie. Też on jest taki fajny, mleczny, jeszcze troszkę tutaj doda pięknie kolorytu. Ale zanim, no to jeszcze skórki musimy przygotować, żeby nie zostawić tutaj naszej klientki z taką tutaj kiełbaską. Taką właśnie. Nie, kiełbaska nie, dziękuję. Tak, więc musimy ładnie wyciąć pięknie. Wytniemy teraz skóreczki, otwieramy czyste cążki, siup, to się do niczego już nie nada niestety, więc kosz, uła, no daj spokój, wszystko będzie dobrze. Nie robię tego, raczej robię to pierwszy raz. Nie, proszę. Delikatnie tylko tutaj, co pani ma, powolutku natniemy,
Natniemy? O tak. Natniemy to złe słowo. Wytniemy, usuniemy. Obrąbek naskórkowy, martwy. A jak martwy, to nie boli. Dokładnie, martwy to nie więc boli. Więc jak boli, to trzeba zgłosić. Może boleć, wiadomo, jak źle coś tam robimy, ale dokładnie, jak martwy, to nie boli, zgadza się. Bardzo słuszna uwaga. Więc tutaj buferek u mnie się sprawdza idealnie w twoich rączkach. Tak, żeby wykończyć tutaj te suchości, takie mikro. Uwaga, podsumowanie. Wypiłowane są one i różnica na pewno jest troszeczkę w bieli. Self-leveling jest mniej biały, taki bym powiedziała, bardziej taki rozmyty, a white jest bardziej white, easy shape, czyli jest bardziej biały. Ma chyba też troszeczkę lepsze krycie, ale znowu trochę też zależy od ilości, bo na easy shape trzeba wziąć więcej. Więc może też tego pigmentu jest więcej. No easy shape, czyli niepoziomujący, więc tutaj jest ta różnica, że musimy go same rozłożyć, żeby była ładna tafla. Self sam się rozłoży, aczkolwiek też można się postarać, żeby zrobić z niego góry i doliny. Piłowanie takie twardszy będzie easy shape, zdecydowanie będzie twardszy, więc na przykład do naturalnych paznokci raczej bym też rekomendowała selfa. No ja jestem miłośniczką easy shape'u, więc ja może jestem nie do końca tutaj obiektywna. Aczkolwiek no dla mnie white easy shape jest super. Są plusy zawsze wszystkiego i też zawsze, znaczy minusów nie ma jakichś dużych, są różnice, nie ma minusów. Dla mnie oba produkty są super. Pokażmy jeszcze te kolory, o których wspomniałam, które mogłybyśmy tutaj na przykład wykorzystać do Frencha, załóżmy. To byłoby w ogóle petardą. Można by było przesmarować bazą na przykład naszą Milky też. Gdyby stało się tak, że jakiś prześwit się pojawi, niechcący oczywiście, wiadomo, to możemy się uratować na przykład bazą Whitamin, pod Frencha oczywiście mówię, bo jakbyśmy tutaj chciały teraz robić, tylko zostawić białe, to możemy przelecieć sobie topem Baby Boomer, on też jest mleczny i wszystko nam pokryje, ale gdybyśmy chciały Frencha, no to pod spód dobrze dać jakąś bazę, która nam troszkę tutaj zrobi, wyrówna kolory, o to chodzi. A tutaj taki jeden pokazał się. No. Czasami tak jest, też jest tak, że żel pod spodem był inny i ten biały po prostu nie pokryje równomiernie. Także tutaj można się tym ewentualnie delikatnie uratować. Poza tym pod Frencha fajnie, jak jest baza, bo ona zawsze robi taki ładny, równomierną powierzchnię. Z racji tego, że to jest długi paznokieć, to też, żeby mieć pewniaka, że mi się tutaj nie nazbierało żadna tutaj na końcu kaczorek żaden się nie zrobił, to tym cienkim pędzlem można sobie delikatnie nadmiar przesunąć, gdyby była taka potrzeba. Słuchajcie, cztery kolorki, którymi na pewno będzie się dobrze robił Frencha i na pewno będzie super wyglądał. Jeśli chodzi o Green Zille, to jest jeszcze Green Setter. To pani kochana, który by pani chciała, żeby zademonstrować? Ja uwielbiam jelonka. Ja też. No i co, jakiś jeszcze różowy? Może być różowy, tak, no, żeby chociaż jeden był różowy. Dobrze. To por spróbujmy, favor. Por favor, oczywiście. Powiedz mi, czy jest różnica? Jeden mam matowy, drugi mam z lepką warstwą. I tutaj tak naprawdę znowu, kto co woli, bo ja na przykład jak maluję Frencha, to też sobie lubię delikatnie tą warstwę klejącą tak troszeczkę ściągnąć, a na matowym paznokciu też się maluje bardzo dobrze, więc troszeczkę to jest też kwestia preferencji. Kładę sobie na środeczku tutaj moją ilość, no ten French nie może być taki, no cienizna taka, więc nie może być on też za cienki ze względu na to, że pamiętajcie, że też paznokieć odrasta. Jeżeli on odrasta, a French będzie cieniutki, no to jego finalnie na końcu stylizacji, czyli pod koniec jej żywota mam na myśli, nie widać, po prostu jest taka, wiecie, cieniutki paseczek. Także ja sobie tutaj położę, tak o. Już spędza bezpośrednio, że tak powiem, z hybrydy, więc wyciągam wąsa bardzo, ale to bardzo wysoko, czyli w zasadzie do samego punktu wzrostu. Tutaj cieniutko pędzlem 007 i kiziam i miziam, aż jestem u samego szczytu. Rozumiesz? Wspaniale. I lecimy drugiego wąsa. Jak macie ochotę, możecie klientki dłoń sobie przekręcić też, że tak powiem, odwrotnie. A po co odkręcamy dłoń odwrotnie? Wtedy też jak zrobię tak, uwaga, zademonstruję to, to ja widzę, czy symetrycznie są wąsy, czy wszystko tutaj gra i tańczy. A tu zrobimy sobie szybkiego różowego, słuchajcie. La, 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 la bamba. La bamba, si. Różowiutki, no też jest piękny, no la bamba też jest sztosem, więc to są takie naprawdę moje favorite kolory. Tuż tam grubość możecie sobie. No z białym, no biały też jest bardzo uniwersalny, więc do niego też będzie wszystko pasować, ale wiecie, na przykład wyobraźcie sobie, że one byłyby tak jakby połączone, nie? Różowy z zielonkiem. No sztos by był French. Nabieramy i ciągniemy, słuchajcie, do góry, powolutku. Kizia, mizia. Na końcu wyciągamy igłę na wąsie. To jest ważne. Tutaj musi być taki, wiecie, no cieniutki, tak? No i zerknijcie, jak fajnie. W ogóle dwa razem też super. Palce mi złamiesz. Nie złamię.
Ekstra to jest. No słuchajcie, jakby był zielony, grisseterowy, też super. Jak ktoś lubi niebieski, no niebieskim też byłoby super. Fioletowy, no wszystkie kolorki naprawdę, ale jelonek chyba, no, skradł moje serca. Także możemy sobie też utwardzić i będziemy miały finito. Czyli co, tak naprawdę w tym wypadku nie ma potrzeby używania Baby Boomer topa? No to jak zrobiłyśmy Frencha, no to w zasadzie... Myślałem, że gdyby był biały, no to fajnie, ale on po prostu nam jakby zamydli kolor, a chcemy, żeby on był fajny, widoczny, więc no... To teraz do akcji wchodzi... Pro White wzięłyśmy jedyny, sobie. Dedykowany do białych, jasnych paznokci, si. Top Pro White. No to application, cyk, myk, myk, powoli, płaskie, długie ruchy, słuchajcie, bardzo nam zależy na pięknej tafli. Top Pro White tak naprawdę tak co roku powraca do łask razem tak. Z bazą White in Base przy takich klasycznych stylizacjach hybrydowych. Potem na okres jesienno-zimowy trochę o nich zapominamy i potem pojawiają się ponownie. Jak rycerz na białym koniu wchodzą pod wszystkie właśnie pastele, pod neony. Jak ktoś nie lubi pracować na żelu, wtedy baza White in Base jest niezastąpiona. Tak prezentuje się efekt końcowy. Zadowolona? Ja bardzo, a pani? Nie do końca. Bo nie różowe. Bo dwa paznokcie są niezrobione i ja nie wyjdę stąd, dopóki ty mi nie zrobisz pozostałych dwóch paznokci, a w zasadzie trzech, bo jeszcze jest kciuk. Będę robić, ale już na kolejnym odcinku. A więc, jeżeli chcecie zobaczyć, co wyczaruje mi Natalia na tych trzech paznokciach, to koniecznie musicie zobaczyć kolejny odcinek. Zapraszamy. Ja bym zrobiła sobie do Easy Shape White jelonka. O, i taki no, miks. Tak, dokładnie. No tutaj jest troszeczkę różnica w odcieniu, ale to też jest fajne, żeby się zobaczyło, że właśnie ten white jest bardziej white, a tutaj z bazą whiteamin jest taki bardziej mleczny white. Więc super, dwa różne efekty, natomiast mi się bardzo podoba ta biała. Jelonek jest favorite mój. Wszystkie produkty, których Natalia użyła do zrobienia tego zdobienia i tych paznokci, znajdziecie w opisie na dole. No i wychodzi na to, że jeżeli to jest koniec odcinka, to pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Zaglądajcie, żeby zobaczyć, co będzie na pozostałych paznokciach, bo to będzie prawdziwa petarda. Tak, ja też uważam. Ja tak. Już się nie mogę doczekać, więc do zobaczenia. Dzięki piękne. Cześć, hej. Dzięki za uwagę.